Rok 2023 się kończy i myślę, że przyszła pora na jego małe podsumowanie. Podsumować mogę go oczywiście bardzo krótko. Otóż rok 2023 był, skończył się. Był to rok wspaniały, nie zapomnę go nigdy, chociaż bardzo bym chciał. Ja wiem, ten filmik jest nagrywany z ręki, on jest nagrywany na jednym cięciu, które później będzie wycinane, więc są tutaj trochę momenty takie bardziej chaotyczne. No nie! No sorry. Był pełen trudności, był pełen przeszkód, był pewien zmian, które wynikły nie do końca z tego, że chciałem je przeprowadzić, tylko wynikały z potrzeby i niestety nie będę wspominał dobrze tego roku. I to zarówno w formie rozmawiania o 2023 prywatnie, jak i 2023 odnośnie działalności mojego kanału. Żeby nie było, żeby nie być takim wielkim panem marudą, weźmy parę liczb z tego roku. Nagrałem 77 materiałów na tym kanale YouTube. Ten jest 78. Były to sesje RPG w większości, były tam też zapisy prelekcji z konwentów, były tam zapisy paneli, pojawiły się podcasty i that's mainly. Nagrałem 3 vlogi i nagrałem jeden filmik o tym, po co są BHS-y. I jak na moją małą, raczkującą twórczość na YouTubie, bo jak zapewne część z was wie, wcześniej skupiałem się tylko i wyłącznie na Twitchu, to wyszło to całkiem nieźle. Nie mam tysięcy wyświetleń od razu, nie jest to może podbijanie YouTuba w tempie zastraszającym, ale I don't mind. Nie jest mi to jakoś specjalnie przeszkadzające. Przez większość czasu działalności swojej miałem kompletnie gdzieś to, co się dzieje na YouTubie. Może to był błąd oczywiście, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast zdecydowanie nie próbowałem nigdy jakoś silniej inwestować czasu w YouTuba. W tym roku zacząłem i zacząłem widzieć tego efekty, bo w tym roku naprawdę ten kanał urósł. Nie urósł jeszcze do maksymalnie dużych rozmiarów, ale zdecydowanie rozmiar tego kanału się powiększa. Nie wiem, czy to jest prawidłowo po polsku, rozmiar się powiększa. Wydaje mi się, że kanał staje się coraz większy, powinno być powiedziane prawidłowo, ale dobra, nie będę sam czepiał się siebie. Nie zawsze będę mówił w pełni po polsku, bo już coraz częściej mówię pongryszem. Więc no, życie. W każdym razie, jeśli chodzi o materiały nagrane na tym kanale, to przede wszystkim bardzo fajnie wyszło to, że zacząłem nagrywać podcast Droga. Podcast o komputerowych RPGach, w którym spotykam się z swoimi gośćmi, zbieram swoją drużynę i wyruszamy w drogę, czasami sentymentalną, czasami taką współczesną, i rozmawiamy o komputerowych grach RPG, czasami zahaczając o papierowe RPG, czasami nie zahaczając, w zależności od tego, kto w tej drużynie się znajdzie. I nagraliśmy 10 odcinków, one bardzo fajnie się przyjęły, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale jestem bardzo zadowolony z tego podcastu, tego jak on się przyjął, jak się słucha, tego, że mam kilka odcinków, które naprawdę ładnie się przyjęły i pewnie będę wracał do niektórych gości częściej, nie do niektórych rzadziej, na pewno częściej będę wracał do Borga, bo z nim jestem w stanie umówić się z dnia na dzień tak naprawdę, jeśli chodzi o drogę, więc wiecie, mam paru gości, których chętnie bym cię zapraszał, typu nie wiem, LSR, ale wiem, że są zajęci, czym Arasz, o, to też jest kolejna zajęta osoba, ale będę starał się też poszerzyć swoją grupę osób, z którymi chcę nagrywać ten podcast, z którymi chcę rozmawiać o grach. Co nas czeka w wypadku podcastu Droga w roku 2023? Na pewno będę chciał nagrać odcinki o drugiej części Baldura, o trzeciej części Baldura, o Cyberpunku, o Icewind Dale, o Arcanum i wielu, wielu innych grach. Pomysłów jest cała masa, mam przygotowaną shortlistę, mam przygotowane rzeczy i ciągle zastanawiam się nad tym, co zrobić z rzeczami, które nikt nie grał poza mną, i śmieję się, ale naprawdę nie znam osób, które tworzą treści w internecie, które grałyby na przykład w mainframe'owe komputerowe RPG. A jak znacie takie, to dajcie znać, z chęcią z nimi porozmawiam. Podcast Droga jest naprawdę w tym momencie dla mnie ważną częścią.
Ale to, że streamujemy częściej komputerowe RPG i to, że nagrywam częściej podcast o komputerowych RPGach, nie oznacza, że przestaję w ogóle zajmować się tradycyjnymi RPGami. Zdecydowanie absolutnie nie. Jeśli ktoś tak to zrozumiał, to mogę powiedzieć spoko, nie. Czy słuchasz co chcesz, twoja sprawa, bo nie, będę jak najbardziej dalej tworzył treści związane z tradycyjnymi RPGami, bo tradycyjne RPGi są fajne, bo tradycyjne RPGi są źródłem komputerowych RPGów i bez tradycyjnych RPGów nie byłoby komputerowych RPGów, a tradycyjne RPGi dzisiaj żyją dzięki komputerowym RPGom. Myślę, że spokojnie, powołując się na dane z dupy, mogę stwierdzić, że przynajmniej połowa osób grająca dzisiaj w tradycyjne RPGi trafiła do nich przez komputerowe RPGi. Ja jeszcze nie wiem, czy będę publikował sesję RPG na tym kanale, czy skupię się tutaj na krótkich formach, ewentualnie najdłuższa forma to będzie podcast. To jest jeszcze do przemyślenia, bo materiały 4-godzinne są tym, czym są. Nie? No nie każdemu chce się obejrzeć 4 godziny sesji RPG. Nie wiem, czy to jest najlepsza opcja. Być może po prostu powstanie dodatkowy kanał, na którym będziemy sesję RPG puszczać. I być może powstanie dodatkowy kanał, na którym będzie zapis live streamów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc zobaczymy. Myślę, że to jest ciekawy kierunek. Planów na 2024 mam całkiem dużo, bo w 2023 już nie zdążę ich zrobić. I bardzo bym chciał, żeby ten 2024 rok był rokiem o wiele lepszym, o wiele przyjemniejszym i o wiele ciekawszym dla nas. Chciałbym, aby w 2024 wszystkim nam dobrze się powodziło, żeby materiały, które tworzę, były dla was fajne i żeby wszystkim ogólnie z nas się dobrze powodziło. Na pewno w 2024 roku, poza podcastami Droga, tak jak powiedziałem, będziemy robili akcję Wośpową. Dodatkowo wypada jedna ważna personalnie dla mnie rocznica, z powodu niej pewnie będę chciał coś zrobić. I tak rozpraszam się drugim monitorem, co chwilę patrzę w box po podróży, mam 3 monitory. Patrzę na trzeci monitor, ponieważ pinga mi gdzieś tam jakiś Discord. Oniale, nie? Ale tak jak powiedziałem na wstępie, ten materiał jest materiałem, który jest nagrany z ręki, a nie w jakiś inny sposób. To co? Szczęśliwego nowego roku. I mam nadzieję, że będziemy tutaj razem, będziemy dalej rozmawiać i znajdziemy pewne powiązania. Czekaj, co? Jakie powiązania? No, nie. Może jeszcze raz. Więc szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia za rok! Hej! Planów na 2024 nagrałem 20... Boże, tak. Spokojnie